Pani Beato, nasze czytelniczki zastanawiają się, jak pani dba o cerę, kiedy jest pani na co dzień przed kamerą. Na szczęście na co dzień przed kamerą o moją twarz dbają bardzo profesjonalne osoby, którym jestem bardzo wdzięczna, bo rzeczywiście szczególnie rano zrobić mi twarz to jest nie lada wyzwanie. A mniej więcej o której godzinie zaczyna pani make-up, jeżeli już są nagrania i tak dalej? Program na żywo zaczynamy przed godziną 8. Muszę wstać czasem o 3, a czasem o 4 nad ranem, żeby być gotowa do make-upu, a także do już tych ostatecznych przygotowań przed programem Onet Rano, mniej więcej o godzinie 6.15, 6.30. No i to jest właśnie ten początek przygotowań, jeśli chodzi o robienie włosów i robienie twarzy. No, rano nie ma usprawiedliwienia, dlatego że widzowie chcą od nas, oczekują od nas, żebyśmy byli pełni energii o poranku, bo to my ich mamy nakręcać, to my ich mamy motywować do tego, żeby spędzili dobrze swój dzień, więc musimy być i elokwentni, i wypoczęci, i wręcz pachnieć przez ekran swoją świeżością o poranku, a wiadomo, że nie zawsze tak jest, no bo jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają swoje ograniczenia, no ale staramy się oczywiście jak możemy. Dokładnie. Ale o to, żeby skóra była wypoczęta, dba się pielęgnacją. Czy ma pani może jakieś triki pielęgnacyjne, które mogłyby pani nam ujawnić, które po prostu poprawiły pani cerę albo dbają o to, żeby była nieskazitelna? Jasne. Podstawą moim zdaniem pielęgnacji jest po prostu dobre oczyszczenie cery wieczorem. Ale niedawno od profesjonalnych pań dowiedziałam się, że ważne jest również oczyszczenie jej po nocy, czego nigdy wcześniej nie robiłam, ale zaczęłam, bo to jest kwestia nawyków, coś musi wejść po prostu w nawyk. Więc tak, oczyszczenie to jest ważna rzecz. Zabiegi pielęgnacyjne. Nie jestem osobą, która stosuje wypełniacze. Raczej stawiam na takie zabiegi, które polegają na podgrzewaniu skóry. Ja nie pamiętam nigdy, jak to się nazywa. To są fale radiowe, takie jakieś terapie i tak dalej. Tak, tak, tak. One podgrzewają te głębokie warstwy skóry do tego, żeby kolagen się mógł odbudowywać. No wiadomo, w pewnym wieku, a w takim już jestem, tego kolagenu się traci każdego dnia trochę, więc no, warto o to zadbać, żeby po prostu skóra odbudowywała się od wewnątrz. Są zabiegi i są naprawdę bardzo skuteczne. Czyli tę kwestię mamy wyjaśnioną, a teraz chciałabym przejść do święta, które będzie niedługo, czyli do Dnia Mamy. Pani jest mamą i co ta rola zmieniła w pani życiu? O, rola mamy zmieniła w moim życiu absolutnie wszystko, bo przewróciła je do góry nogami. Jest to najważniejsza moja życiowa rola, ale też największa przygoda życia i zawsze to powtarzam, ponieważ gdyby nie to, że zostałam mamą, a bardzo chciałam nią być, mój syn jest dzieckiem wyczekanym, jest dzieckiem chcianym, bardzo kochanym. Gdyby nie to, ja bym pewnie nie dostrzegła wielu zjawisk na tym świecie, nie dostrzegła ich głębiej, bo mój syn jest osobą wrażliwą i na szczęście pokazuje mi pewne sytuacje, na które właśnie być może bym ich wcześniej nie dostrzegła, gdyby nie on. To już się zaczęło od dziecka, to on mi pokazał, że śnieg może mieć wiele odcieni, a nie tylko jeden. To on mi pokazał, zatrzymaj się, pory roku się zmieniają, trzeba to dostrzec dookoła. I do dzisiaj też właśnie uczula mnie na krzywdę, na niesprawiedliwość. Więc to jest naprawdę wielki mój sukces, myślę, że mam właśnie takiego syna i bardzo serdecznie go z tego miejsca pozdrawiam. A czy pani pamięta, jakim pani była dzieckiem? Ja byłam dzieckiem, które miało w głowie mnóstwo marzeń. Byłam dzieckiem, które czuło się zawsze bardzo kochane i wspierane i zresztą do dzisiaj tak jest, bo mam cudownych rodziców. Ale byłam dzieckiem, które musiało nadrabiać te wszystkie deficyty wokół, no bo jestem dzieckiem PRL-u, więc to wszystko, czego nie było, trzeba było nadrabiać wyobraźnią, zabawą, uciekaniem w taki świat, który dookoła był szary, ale w tych naszych głowach, tych dzieciaków, on musiał być kolorowy,
bo nam to pomagało po prostu przetrwać tamten czas. I cudownie. To był czas naprawdę, kiedy wyobraźnia buzowała na najwyższych poziomach, kiedy zabawa była prawdziwą zabawą, relacje były realne, bezpośrednie, a nie wirtualne. I te moje marzenia z dzieciństwa, muszę powiedzieć, że jednym z marzeń było... Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Krystyna Loska i zapraszam Państwa na dziennik telewizyjny. Chciałam być prezenterką. Tak, tak, chciałam. Marzenie jak najbardziej się udało zrealizować. Ale widziałam też, nawet tutaj, że zrealizowała Pani inne marzenie, mianowicie miłość. I chciałabym nawiązać do Pani związku, co zadecydowało o tym, że Pani obecny partner okazał się właśnie tym jedynym i jak skradł Pani serce. A to już chyba pozostanie moją słodką tajemnicą. Pozostanie, ojejku, nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo jak chcę powiedzieć cokolwiek o swoim mężu, to się oczywiście natychmiast wzruszam. Widzę właśnie. I pewnie nie byłoby czasu, żebym opowiedziała o wszystkich tych jego cechach, dzięki którym jesteśmy razem i tak cudownie nam jest. Wsparcie, uśmiech każdego dnia, pozwalanie mi na szaleństwa, dbanie o mnie w każdym znaczeniu tego słowa, otaczanie mnie taką opieką, jakiej jeszcze nigdy nie zaznałam. I myślę, że to, że ja się czuję po prostu bezpieczna i nie wiedziałam, że mogę tak się czuć, to jemu zawdzięczam. Po prostu go kocham. Bardzo wzruszające słowa i widzę, że autentyczne jak najbardziej.